Witam w Strefie 11. Ile to już razy filmowcy, pisarze, malarze, artyści i rozmaici kuglarze próbowali wystraszyć człowieka wizją końca świata? Ile dzieł powstało, by pokazać nam, jak marnie skończymy, nie pozostawiając po sobie nic? Setki? Tysiące? A przecież ciągle nic się nie dzieje. Armagedon, mimo przepowiedni, mimo naukowych wyliczeń, wciąż nie nadchodzi. Być może dlatego, że koniec świata nie potrzebuje reklamy i kiedy już nadejdzie, każdy będzie o tym wiedział. Czy naszej planecie zagraża terroryzm? Terroryści wcześniej czy później sięgną po broń masowego rażenia. Asteroidy? Mamy dużą niepewność, gdzie one naprawdę polecą. Anomalia pogodowe. Te zmiany powodują nasilenie różnych zjawisk typu katastroficznego. Od roku 2010 znowu usłyszymy o końcu świata. O tym już za chwilę w Strefie 11. To, co istnieje, ma swój początek i koniec. Wszystko, każda najdrobniejsza, najwspanialsza, nawet najpotężniejsza rzecz wydaje się być umieszczona pomiędzy tymi dwoma słowami. Pomiędzy swoim początkiem, a swoim końcem. Nie ma w tym ani zrządzenia losu, ani przeznaczenia, ani pecha. Tak po prostu jest. Dotyczy to także człowieka, nas samych, choć często nie chcemy o tym pamiętać. Oczekiwanie na koniec świata w świecie chrześcijańskim jest zjawiskiem głęboko zakorzenionym. Już w pierwszym wieku spodziewano się przyjścia Chrystusa, co miało zwiastować początek apokalipsy. Rok 999 według wielu proroków miał być bezwzględnie ostatnim. Na przestrzeni następnych stuleci badacze podejmowali kolejne próby wyznaczenia daty końca świata. Ojcowie Kościoła, później pisarze chrześcijańscy, przeliczyli to w ten sposób. Bóg stwarzał świat w 7 dni. Pismo mówi, że jeden dzień w oczach Boga jest jak 1000 lat, w związku z czym świat będzie istniał 7000 lat i ani dnia dłużej. Po uwzględnieniu początku świata, który wynikał ze skomplikowanych obliczeń, doszli do wniosku, że koniec świata nastąpi w 1491 roku. Wydaje się, że data ta była rzeczywiście uważana przez duchownych za prawdopodobną. Są takie księgi, to są tak zwane księgi paschalne, one nie były pisane dalej, tylko do tego momentu były ustalone, jakie mają być obrzędy liturgiczne, jakie mają być czytania podczas liturgii. Później jakby wszystko było ucięte. W historii Kościoła wielu badaczy usiłowało wyznaczyć datę końca świata. W kolejnych wiekach wielokrotnie pojawiały się bezwzględnie ostateczne daty, które miały przynieść koniec świata. Jednak gdy on nie następował, zawsze dokonywano korekt w wyliczeniach i wyznaczano kolejną datę. Teologia żadnego kościoła oficjalnie nie podaje daty końca świata. Jest to oczywiście niemożliwe, ponieważ datę końca świata sądu zna tylko Bóg. Ewentualne daty, które się pojawiają, one zwykle się pojawiają tuż przed takim momentem przełomowym, na przykład jak właśnie rok 2000. Takie daty są próbą interpretacji apokalipsy, czy próbą interpretacji proroctw popularnych na danym terenie albo w danym czasie. Na przykład w Kościele Prawosławnym w Polsce bardzo silne było oczekiwanie na koniec świata w roku 2000. Były one związane z przepowiedniami Malachiasza, które składają się z krótkich opisów mających charakteryzować kolejnych papieży. Według Malachiasza następcą Jana Pawła II miał być papież związany z gałązką oliwną. Po nim miał zostać wybrany już tylko jeden papież, Rzymianin. W czasie jego pontyfikatu ma nastąpić koniec świata. W chwili, kiedy okazało się, że został wybrany Benedykt, skojarzono, że benedyktyni w Hermie mają gałązkę oliwną. Przepowiednie jednak zazwyczaj są bardzo nieprecyzyjne i istnieje wiele możliwości ich interpretacji. Wielu teologów twierdzi, że jeszcze nieraz pojawi się fałszywy prorok głoszący datę końca świata.
takie daty będą się pojawiały praktycznie co jakiś czas i myślę, że należy tego oczekiwać, że gdzieś od roku 2010 znowu usłyszymy o końcu świata. To truizm, ale brakuje nam czasu. W pędzie nie zwracamy uwagi na innych ludzi, nawet na tych, którzy są nam bliscy. Nie potrafimy zatrzymać się nawet na moment, by zastanowić się nad czymś innym niż tylko rachunki, praca, bieżące wydarzenia. Miasto zmieniamy w ul nieznanych sobie, choć podobnych, bo równie szybko pędzących pszczół. Dopiero tajfun, wybuchający wulkan, powódź i tornado i dziesiątki ofiar przypominają nam o starej sentencji. Memento mori. Ostatnie dziesięciolecie XX wieku, mniej więcej od roku 1990, no aż właściwie po rok obecny, odznaczyło się sporą zmianą, mianowicie nastąpiło dosyć wyraźne ocieplenie w tej dekadzie. Te zmiany powodują pewne nasilenie różnych zjawisk typu katastroficznego. Przyczyny anomalii klimatycznych są tematem intensywnych badań. Kolejne raporty Międzyrządowej Grupy Zmian Klimatu stwierdzają, że większość zmian temperatury obserwowanych w ostatnich 50 latach należy przypisać działalności człowieka. W ostatnim stuleciu temperatury na powierzchni Ziemi podniosły się w granicach między 4 a 0,8 stopnia Celsjusza. Nawet to stosunkowo niewielkie ocieplenie, podwyższenie się średniej rocznej może spowodować zmiany pewne cyrkulacyjne i pewne niepokoje w atmosferze w postaci częstszych trąb powietrznych, zwiększonych ulew deszczów w niektórych miejscach. Dalej może być no właśnie pojawianie się takich huraganowych wiatrów. Międzynarodowa Komisja do Spraw Zmian Klimatu szacuje, jest to scenariusz dla nas najłagodniejszy, że przy utrzymaniu dzisiejszego trendu emisji dwutlenku węgla globalna temperatura na świecie w roku 2025 podniesie się o 1 stopień Celsjusza, a pod koniec stulecia już o 3, a nawet 4 stopnie Celsjusza. Badania prowadzone przez naukowców dowiodły, że wzrost temperatury jest wywołany emisją do atmosfery dwutlenku węgla, co wpływa na topnienie lodowców oraz podniesienie się temperatury wody. Cieplejsze wody nie pochłaniają dwutlenku węgla, co sprawia, iż nie jest on w dostatecznym stopniu usuwany z atmosfery. Co więcej, naukowcy również dowiedli, że podwyższający się poziom dwutlenku węgla ma bezpośredni wpływ na zjawiska o charakterze katastroficznym. Może spowodować topnienie lodowców górskich, może spowodować zasilanie atmosfery w parę wodną z tych topniejących lodów, może zmniejszyć pokrywę lodową w Arktyce, co już się obserwuje. Jest tam prawie 1/4 mniejsza pokrywa lodowa, ten pak lodowy stały na Morzu Arktycznym w stosunku do roku 1979. I stąd właśnie te katastroficzne teorie, że poziom oceanu się podniesie, oceanu wszechświatowego, w związku z czym zalane zostaną wybrzeża, zatopione porty. No różnego rodzaju wnioski można wysnuć. Poziom wody, wód morskich może się podnieść o 65 metrów. Bez wątpienia podniesienie się wód o 65 metrów oznaczałoby katastrofalne w skutkach powodzie, ale naukowcy nie są zgodni co do tych wyliczeń. Nie jest to jednak jedyne zagrożenie wynikające ze zwiększonej emisji dwutlenku węgla. Ma ona również wpływ na nasilenie się pewnych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. W ostatnich latach liczba tornad w rejonie Zatoki Meksykańskiej gwałtownie wzrosła. Rocznie występowało tam około 700 tornad. W ostatnich latach liczba ta przekracza 1000. Drastycznie również wzrosła siła ich oddziaływania. To wszystko jest badane, jest katalogowane, jest rozpatrywane w różnych aspektach. No ale nie sposób temu zapobiec. To nie da się po prostu zapobiec tym procesom. A co, jeśli dla końca świata szalejące żywioły nie mają żadnego znaczenia? Przecież człowiek nie musi czekać na naturalną katastrofę,
żeby po raz kolejny przeżyć zagładę Pompeji. Wystarczy, by był dostatecznie szalony, by wcisnął przysłowiowy czerwony guzik. Zdarzenia z 11 września 2001 roku bez wątpienia zmieniły mentalność każdego człowieka. Strach zagościł w ludzkich sercach. Dziś każdy jest przekonany, że może stać się ofiarą zamachu terrorystycznego. Kolejne zamachy w Madrycie, Londynie pokazują, że rzeczywiście terroryści mogą uderzyć wszędzie i w najmniej spodziewanym momencie. Ci, którzy dostrzegali zagrożenie terroryzmem dla człowieka, dla ludzkości wcześniej, nie mylili się. To tylko wydaje się, że politycy nagle otrząsnęli się z czy też doszli do takiego mniemania również i wypowiedzieli wojnę terroryzmowi, dostrzegając w tym terroryzmie potencjalne czy wręcz realne zagrożenie dla ludzkości. Fakt, iż została wypowiedziana wojna terroryzmowi, według wielu naukowców jest dowodem na to, iż jest to współcześnie jedno z największych zagrożeń. Zagrożeń, które jeśli nie zostanie zniwelowane, może doprowadzić do katastrofy na niewyobrażalną skalę. Metody działań ich nie są efektywne. One są bardzo efektowne, nierzadko. No, coś bardziej efektownego wyobrazić sobie dzisiaj, jak nie właśnie ten widok płonących i zawalających się wieżowców w Nowym Jorku. To nie są efektywne metody, w związku z tym terroryści będą poszukiwali nowych technik, nowych metod. Kwestie tego, czy terroryst jest w stanie zniszczyć cywilizację, to są kwestie uzależnione od tego, jakimi środkami i metodami posłużą się terroryści. Jeżeli na przykład będzie to broń masowego rażenia, takie ryzyko istnieje. Terroryści wcześniej czy później sięgną po broń masowego rażenia. To jest tylko kwestia czasu. Dzisiaj już nie zadajemy sobie pytania, czy sięgną po broń masowego rażenia, tylko kiedy i w jaki sposób. I musimy się na to przygotować. Politycy przekonują nas, że zabezpieczenia broni jądrowej są na tyle skuteczne, iż terroryści nie są w stanie wejść w jej posiadanie. Należy jednak pamiętać, że broni masowego rażenia to również broń chemiczna i biologiczna. Współcześnie terroryzm stara się opanować szerokie, jak najszersze rejony świata. I oczywiście ze względów właśnie technicznych terroryści mają to dość utrudnione, natomiast oczywiście można sobie wyobrazić sytuację, w której w danym kraju czy w danym mieście dochodzi do wybuchu epidemii spowodowanej przez zmodyfikowaną formę wirusa czy bakterii. Czy i w jakim stopniu epidemia ta byłaby w stanie zagrozić ludzkości? Bez wątpienia uzależnione byłoby od szybkości rozprzestrzeniania się wirusa. Niektórzy naukowcy są przekonani, że mogłoby to wywołać globalną katastrofę, której nikt i nic nie byłoby w stanie powstrzymać. Jednak czy rzeczywiście takie zagrożenie w skali globalnej jest realne? Jeżeli ktoś nas zaatakuje zjadliwym, super zjadliwym wirusem, oczywiście, że nie jesteśmy w stanie się przeciwstawić lokalnie. Czyli dana społeczność, czy to będzie miasto, czy kraj, może zostać wyludniony. Natomiast w sensie globalnym to nie ma znaczenia, to jest lokalne zdarzenie. I tylko tyle ten wirus może. Potrafimy wprowadzić kwarantannę, zamknąć granice i tak dalej, i koniec. Nie ma się jak rozprzestrzenić. Jednak wielu naukowców jest przekonanych, że współcześnie stało się modne mówienie o terroryzmie jako potencjalnym, realnym zagrożeniu dla ludzkości. Ich zdaniem ma to odsunąć uwagę opinii publicznej od innych, bardziej prawdopodobnych zagrożeń. Osobiście bardziej się boję nieodpowiedzialnego polityka, który sprawuje w jakimś państwie władzę, niż terrorysty, ponieważ to państwa posiadają na przykład broń masowej zagłady, a nie terroryści, to obawiam się właśnie tego, że to ten polityk mógłby jakiś nieodpowiedzialny kiedyś w imię nawet owej wojny z terrorystami nacisnąć przysłowiowy czerwony guzik i sprowokować niewyobrażalny konflikt na skalę światową. Najpopularniejsza wizja końca świata to katastrofa totalna, kiedy to potężna, tajemnicza i niepohamowana siła uderza w nas z gwiazd.
Nikt tu nie zawinił, nikt nie przyłożył do tego ręki. Po prostu na drodze kilkukilometrowej skały znalazła się planeta, nasza Ziemia. Bardzo często jako temat zagrożenia pojawiają się różne wybuchy kosmiczne. Dotychczas niektórzy autorzy science fiction straszyli nas wybuchem Słońca, naszego. Na Słońcu odbywają się wybuchy. Te wybuchy czasem nawet powodują różne zakłócenia łączności radiowej na Ziemi. Podejrzewa się, że nawet mogą powodować niektóre katastrofy lotnicze, głównie przez zakłócenie urządzeń elektronicznych. Natomiast totalny wybuch Słońca nam nie grozi. Stopniowo starzejąc się, Słońce będzie puchło i robiło się coraz bardziej czerwone. I fakt, że będzie się robiło coraz bardziej czerwone, znaczy będzie coraz chłodniejsze, ale tym niemniej jego powierzchnia się będzie do nas przybliżać. Otóż Słońce nie będzie aż tak dużym czerwonym olbrzymem, żeby połknąć Ziemię, ale na pewno temperatura zrobi się tutaj nieznośna i bardzo szkodliwa dla życia. Wielu naukowców twierdzi, że proces ten jest nieodwracalny. Jednak na szczęście może ono dotyczyć naszej planety dopiero za około 5 miliardów lat. Nieustannie na całym świecie prowadzone są obserwacje, które mają na celu odnajdywać wszelkie zagrażające naszej planecie zjawiska zachodzące w przestrzeni kosmicznej. Pewnym potencjalnym zagrożeniem mogłyby być wędrujące samotne czarne dziury. Problem z tym, że my go nie potrafimy ocenić. My czarne dziury potrafimy wtedy tylko widzieć, kiedy coś się z nimi dzieje. Kiedy są towarzyszami innych gwiazd, kiedy te gwiazdy okradają z materii. Natomiast wędrująca swobodnie czarna dziura, no, moglibyśmy ją ewentualnie zobaczyć poprzez dziwne wykrzywienie obrazu nieba. Ale wtedy byłaby już raczej blisko i wtedy niewiele moglibyśmy zrobić. Czarne dziury są zjawiskiem na tyle rzadkim, iż astronomowie nie dopuszczają scenariusza, w którym nasza galaktyka zostałaby przez nie wchłonięta. Natomiast bardzo niepokojące zjawisko zaobserwowano 27 grudnia 2004 roku. Odnotowano wówczas wybuch promieniowania gamma. Jest to krótkofalowe, bardzo przenikliwe promieniowanie, które zazwyczaj produkowane jest przy wybuchach jądrowych. Doprowadziło ono do uszkodzenia jonosfery Ziemi, a powstało na skutek rozbłysku obiektu o nazwie magnetar. Magnetar jest kulą bardzo gęstej materii, która ma niezwykle silne pole magnetyczne. Magnetar eksplodował kilkanaście tysięcy lat światła od nas. Natomiast gdyby taki magnetar wybuchł kilkadziesiąt lat światła od nas, to byłoby bardzo niedobrze. Mógłby zniszczyć naszą całą ozonosferę. Także ta dziura ozonowa, której się tak bardzo obawiamy, mogłaby przyjąć monstrualne rozmiary i mogłoby nam zaszkodzić kosmiczne, głównie słoneczne promieniowanie ultrafioletowe. Jednak astronomowie są przekonani, że żaden ze znanych im magnetarów nie znajduje się na tyle blisko Ziemi, by móc jej zagrażać. Dużo częściej jako bezpośredni czynnik zagrażający naszej planecie są wymieniane asteroidy, znajdujące się w przestrzeni kosmicznej. Taka ostatnia, najbardziej znana katastrofa to miała miejsce około 65 milionów lat temu, kiedy mniej więcej 5 do 10-kilometrowy głaz uderzył w naszą Ziemię w okolicy Meksyku, w okolicy Półwyspu Jukatan. No i dużo badaczy przypisuje wyginięcie dinozaurów i w ogóle katastrofę klimatyczną na Ziemi takiemu upadkowi. O tym, że wciąż katastrofa taka jest możliwa, może świadczyć eksplozja, do której doszło w 1908 roku na Syberii. Gdyby taka eksplozja, zwana czasem eksplozją tunguską, zdarzyła się nad miastem, to efekt byłby znacznie gorszy, aniżeli w przypadku zrzucenia bomby atomowej na Hiroshimę. Tam na przykład las został zupełnie powalony w promieniu 60 kilometrów, a był to tylko niewielki kawałek, który miał zaledwie 50 metrów. W naszej przestrzeni okołoziemskiej znajduje się dużo większych kawałków. Niektóre z nich sięgają pół kilometra. Na ile realna jest kolejna kolizja naszej planety z innym ciałem kosmicznym? Czy jesteśmy w stanie to przewidzieć? Zapobiec? O tym już za chwilę w Strefie 11.
Przestrzeń kosmiczna jest obserwowana nieustannie przez stacje badawcze na całym świecie. Wyniesienie w przestrzeń kosmiczną instrumentów astronomicznych otworzyło ogromne możliwości badania zjawisk i procesów zachodzących we wszechświecie. Dziś astronomowie są w stanie z dużo większą precyzją wskazywać na obiekty, które mogą zagrażać naszej planecie. Jak twierdzą, obecnie zagrażają nam dwa ciała kosmiczne. Apophis zagraża nam już wkrótce, dlatego że już w 2036-2037 roku nastąpią bliskie przejścia i prawdopodobieństwo jest rzędu kilkudziesięciotysięcznych uderzenia w Ziemię. Natomiast ta druga planetka, o ile dobrze pamiętam, to będzie nam zagrażać dopiero po roku 2100. Planety te są nieustannie obserwowane. Mimo iż dziś stanowią realne zagrożenie, to na podstawie dalszych obserwacji i obliczeń może się okazać, że nic nam z ich strony nie zagraża. Teoretycznie rzecz biorąc, to my mamy przed sobą dziesiątki lat, żeby ocenić zagrożenie. Natomiast proszę pamiętać, że takie obiekty są odkrywane prawie każdego roku. Już w tym roku kilkadziesiąt, niekoniecznie takich ryzykownych. Ale wśród nich przynajmniej, o ile pamiętam, dwa, które kiedyś mogą stanowić potencjalne ryzyko, się odkrywa. I tych obiektów przybywa. Po kilkadziesiąt rocznie. Słabo znamy ich orbity i w związku z tym mamy dużą niepewność, gdzie one naprawdę polecą. Nikt nie wie, jak to tak naprawdę będzie. Czy wystarczy jeden element, a może potrzebne będą wszystkie katastrofy? A może będzie jeszcze inaczej? A może każdy z nas będzie miał swój prywatny koniec świata, pozbawiony fajerwerków, gromów i anielskich trąb? Jakieś cierpienie, jakąś osobistą tragedię, utratę bliskiej osoby, czy własne pożegnanie ze światem? Zapraszam Państwa w imieniu organizatorów na jubileuszowe 10. UFO Forum, które odbędzie się 6 i 7 maja we Wrocławiu w Centrum Kultury Agora przy ulicy Piłsudskiego 2. Tymczasem nasze telefony będą czynne jeszcze przez godzinę. Do zobaczenia w Strefie 11 za tydzień. XXI wiek. W amerykańskich laboratoriach powstaje sztuczne życie. Z niczego. Krok po kroku zbliżamy się do największej tajemnicy człowieka. Tajemnicy życia. Skąd jesteśmy? Dokąd zmierzamy?